ostatnim tygodniu strażnicy podjęli 70 interwencji w stosunku do 65 osób. Natomiast za pomocą kamer monitoringu wizyjnego ujawniono 7 zdarzeń. W 6 przypadkach interwencje podejmowali strażnicy miejscy. Czemu tak mało zdarzeń? No, ostatnio kończy się program, w ramach którego byli zatrudnieni operatorzy kamer monitoringu wizyjnego. Zanim zostanie uruchomiony kolejny program i zanim dostaniemy pełny skład obsługi do tego, niestety część osób wykorzystuje urlopy, tak jak z ludźmi. Kto ma z dzieci, czasami musi iść na zwolnienie lekarskie w związku ze stanem zdrowia, czy dzieci, czy swoim. Dochodzi do sytuacji takich, że na chwilę obecną czasami nie ma kto obsługiwać monitoringu. 20 stycznia 18.15 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję na teren położony przy ulicy Staszica, na teren z Hiul, gdzie znaleziono ranną sarnę. Strażnicy oczywiście sarnę przekazali do weterynarii celem udzielenia jej pomocy. 21 stycznia 11.40 patrol został wezwany na interwencję przed jeden z bloków, gdzie na ławce przed blokiem spał mężczyzna. Mężczyzna był upojony alkoholem do stanu wręcz nieprzytomności. W związku z tym, że miał rany na głowie, ale odmawiał udzielenia pomocy medycznej, przyjęcia pomocy medycznej, strażnicy opatrzyli mu tą ranę i doprowadzili do miejsca zamieszkania, przekazując domownikom. 21 stycznia 23.35 patrolując ulicę Szczecińską najechali na przypadek, gdzie z jednego z domów jednorodzinnych z komina wydobywał się bardzo duży dym, sypały się wiązki iskier, zachodziła obawa, iż dojdzie tam do pożaru sadzy, więc na miejsce za pośrednictwem dyżurnego Straży Miejskiej wezwano Państwową Straż Pożarną, która zajęła się dalej tym przypadkiem. 23 stycznia 8.55 podczas patrolowania ulicy Pilskiej strażnicy ujawnili kolejny przypadek zniszczenia przystanku komunikacji miejskiej, skrzyżowanie ulicy Pilskiej z Bukową. 23 stycznia 12.10 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję do dwóch mężczyzn, którzy mieli przebywać w piwnicy. Po przyjeździe na miejsce, nie w piwnicy, ale przed klatką schodową, zostaną dwóch zziębniętych mężczyzn, którzy mówili, że są bezdomnymi. Jeden pochodzi z Malborka, drugi natomiast z Koszalina. Przyjęli propozycję udzielenia im pomocy w postaci przewiezienia do pomieszczenia prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na ulicy Wodociągowej, gdzie mogli zagrzać się, zjeść ciepły posiłek. Następnie udali się w dalszą drogę, jak twierdzili, do Poznania. No i przypadek taki jak na filmie, gdzie kamery monitoringu wizyjnego zarejestrowały mężczyznę najprawdopodobniej upojonego alkoholem do takiego stanu, gdzie nie może już utrzymać się równowagi. Mężczyzna ten przewraca się na jezdnię, uderzając głową. Nie dosyć, że po pierwsze stanowi zagrożenie dla siebie, gdzie odniósł jakieś tam obrażenia. Natomiast również jest to ulica, na której prowadzony jest ruch pojazdów, więc również zatrzymujące się samochody na miejscu początkowo pomocy udzielają mu przypadkowi ludzie. Za chwilę zjawia się patrol Straży Miejskiej. No i to są również takie sytuacje, nie tylko sytuacje, kiedy ściśle egzekwujemy prawo, czy żądamy odpowiedniego zachowania od osób, wobec których podejmujemy interwencje, ale również pomoc udzielana na ulicy właśnie takim osobom, które nawet po spożyciu alkoholu, ale odniosą jakieś obrażenia. Więc tu zaszła konieczność wezwania na miejsce karetki pogotowia ratunkowego i przekazania tego mężczyzny zespołowi ratunkowemu. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl.